Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Cafe Tarno. W tydzień zaczynamy na sportowo, a wszystko za sprawą prezesa siatkarskiego klubu z Tarnowa, Grupy Azoty Roleskiej Tarnów. Moim Państwa gościem jest Pan Adam Kokoszka. Cześć Adam. Dzień dobry. Nie będziemy czarować, że jesteśmy na pani, miałem powiedzieć, pan, znamy się już trochę. Dobra, przejdźmy do tego, co grzeje środowisko sportowe. Dziś mecz w Rzeszowie, jak to w Tarnowie zawsze jest takie rywalizacje Tarnów napina na konfrontację z Rzeszowem. Mówi się o takich meczach, nawet derby południa, parafrazując terminologię z żużla. No właśnie, no, mocna drużyna z Rzeszowa, ogromne wyzwanie przed naszymi dziewczynami. No tak, bo zdajemy sobie sprawę, że gdzieś zespół Rzeszowa jest troszkę na innym etapie niż my. My jesteśmy Beniaminkiem, który gdzieś tam dopiero stawia pierwsze kroki historyczne w Tauron Lidze. Jednak sport nieraz już pokazał, że zawsze można fajnie się zaprezentować i zrobić jakąś niespodziankę. Także na pewno jedziemy z dużym optymizmem i też na pewno jest to przetarcie dla naszej drużyny. Drużyna naszych siatkarek, perełka tarnowskiego sportu, można tak ująć z racji tego, jak ten klub jest zbudowany od podstaw, jak awansował w kolejnych latach, żeby znaleźć się w elicie siatkarskiej w Polsce. Właśnie no, te pierwsze mecze, pierwsze przetarcia, można powiedzieć, że trochę w kratkę. Przegrana na inaugurację, wygrana w drugim meczu, porażka i odpadnięcie w Pucharze Polski. No właśnie, to właśnie jest to takie przetarcie. To jest po tych już ten trzech meczach można określić to, o co gramy w tym sezonie? Znaczy na pewno ten pierwszy mecz był dosyć sporo, nie wiadomo, bo gdzieś mecz o punkty, jak granie sparingu, chociażby gdzieś tam w tym okresie przygotowawczym, to też jest troszkę inaczej. Gdzieś tam dwa sety do 12 to trochę na pewno bolało, ale myślę, że gdzieś tam prawdziwe oblicze drużyny było w Kaliszu, nawet gdzieś przy tym tiebreaku, gdzie przegrywaliśmy 8-4, udało się wygrać 15-11. Zawsze. Nawet ogólnopolskie media odnotowały, że niesamowita walka, determinacja i odwrócenie losów spotkania. No tak, no byłem na meczu i tak szczerze, no zawsze wiem, że w siatkówce się może wszystko wydarzyć, dużego doświadczenia nie mam, ale wszyscy tak mówią, więc na pewno to też było dużo emocji. I gdzieś dużo też szczęścia, no bo gdzieś przegrywając 4 punktami, gdzieś doprowadzić na 15-11, no to super wynik. Wydaje mi się, że dla Beniaminka zawsze najważniejszy jest ten pierwszy rok na przetarcie i po to, żeby gdzieś tam załapać się do play-offu, no i oczywiście utrzymanie jest jakby kluczem. Generalnie Beniaminkowie, a Paweł, przypomnę Państwu, że nasz gość był przez lata piłkarzem, byłem reprezentantem Polski, piłkarzem kilku klubów w Polsce i za granicą i właśnie mamy takim, czy można to porównać, Beniaminek Ligi Siatkarskiej do Beniaminka w Lidze Ekstraklasie, w Lidze Polskiej. Generalnie jest tak, że ci Beniaminkowie mają zdecydowanie łatwiej, bo niczym pozostałe drużyny rozszyfrują nowy styl, nową drużynę. To mija tego czasu sporo, można nagromadzić punktów, żeby się spokojnie utrzymać. Czy możemy tą analogię przełożyć na siatkówkę? Czyli wbrew pozorom w piłce zawsze było tak, że Beniaminek pierwszy rok miał zawsze powiedzmy z górki, a zawsze ten najtrudniejszy był drugi, gdzie gdzieś taka już wszystkim się wydawało, że pierwszy rok się utrzymaliśmy i gdzieś w tym drugim zawsze chyba najwięcej spadków było tych Beniaminków. W siatkówce wydaje mi się, no największy problem jest budowanie składu, bo trzeba go budować nie wiedząc jeszcze, czy się awansuje. Ale to na pewno też jakieś tam ciekawe doświadczenie dla ludzi, którzy gdzieś ten skład budowali. No i w przyszłym roku wydaje mi się, że już będzie wcześniej wiadomo, że klub ma utrzymanie i można jakieś tam plany snuć na przyszłość. Jakie są największe mankamenty po tych trzech meczach naszej drużyny, drużyny z Tarnowa? Ciężko mi się gdzieś tam fachowo na ten temat opowiadać, bo gdzieś tam siatkówka to nie jest jakiś tam mój największy konik, powiedzmy sobie szczerze. Ale jako obrońca, jeżeli chodzi o wzrost, to mógłbyś spokojnie być blokującym. Tak, ostatnio chyba w bloku całkiem przyzwoicie, chociaż w Pucharze Polskim mieli mniej więcej punktów, było tyle samo co LKS. Jeśli mi się wydaje, że chyba skuteczność w ataku, z tego co wiem, statystycznie dosyć nisko wypada i to jest najbardziej do poprawy. Przed startem ligi, przed startem sezonu nawet TVP Sport nazwało Cię pupilkiem Benhakera, który teraz zajmuje się siatkówką. No właśnie, jak odnajdujesz się w tych pierwszych miesiącach bytności i opiekowania się siatkówką w Tarnowie? Łatwo przenieść tą wajchę z zarządzania, no teraz tą akademią sportową, akademią piłkarską, na to, żeby zarządzać klubem no, w elicie siatkarskiej w Polsce.
Na pewno klub siatkarski czy piłkarski, a akademia to dwie różne sprawy. No, wszystkim zawsze powtarzam, że prowadzenie klubu, czy to piłkarskiego, czy siatkarskiego, jest bardzo podobne. Jedynie tutaj jest duża różnica, że są kobiety, a nie mężczyźni. Gdzieś zawsze było z mężczyznami czy zawodnikami do czynienia. Ale prowadzenie, zarządzanie czy problemy dnia codziennego są bardzo podobne, więc nie jest to coś, czego nigdy nie widziałem lub nie miałem doświadczenia, bo w kilku klubach byłem i zawsze gdzieś widziałem mniej więcej te struktury, jak wyglądają. U nas na pewno gdzieś te struktury za bardzo nie są rozbudowane, ale to też na pewno z czasem się zmieni. Tematem, który rozgrzewał tarnowską publikę, był fakt, że przegraliście rywalizację o Arenę Jaskółkę z wystawą tam gołębi, ptaków ozdobnych, kur, gęsi i nie wiadomo tam czego. Z racji tego, że właśnie mieliście grać u nas mecz, ten, który odbył się finalnie w Kaliszu, miał być grany w Tarnowie. To jest kwestia niedomówienia, braku przychylności. Jak to wytłumaczysz? Z tego co wiem, to ta impreza już była zarezerwowana ponad rok przed odbyciem się. My wtedy jeszcze nie byliśmy w Taurolidze, więc ciężko było przewidzieć, kiedy będziemy grać. No te mecze, wiadomo, że jest podział na dom i wyjazd, ale gdzieś ten finalny termin, czy to gramy w piątek, sobota, niedziela czy poniedziałek, no to przypada gdzieś tak 2 tygodnie przed. Także no na pewno jest to trochę logistycznie problematyczne, bo też jest jeszcze zawodnicy piłki ręcznej są, którzy też grają na Jaskółce. Ale mniej więcej staramy się tak to wszystko pogodzić, żeby nikt na tym nie tracił. Za tydzień mecz z Bielskiem, bo powiedziałbym pod Beskidzie Bielsko-Biała, ale to inaczej się dziewczyny nazywają. Właśnie, jaką spodziewamy się frekwencję na inaugurację tak naprawdę sezonu w Tarnowie, w arenie Jaskółka Tarnów? Ciężko powiedzieć, bo na razie gdzieś koncentrujemy się na tym, żeby sprzedawać karnety na cały sezon. Myślę, że sprzedaż biletów ruszy, jak będziemy znali dokładny dzień, bo jeszcze go nie znamy, i godzinę tego wydarzenia. Na pewno też zachęcam do tego, żeby wcześniej kupować. Jest możliwość zakupu na stronie Kup Bilet Online, bo to wszystkim ułatwia. Można sobie pobrać do telefonu, czy nawet wydrukować w domu. Także logistycznie na pewno to będzie dla wszystkich łatwiejsze. Dobrze, no to uchylamy się od odpowiedzi, jaka będzie frekwencja, a jak idzie sprzedaż karnetów? Ciężko jakby przewidzieć, bo czyli dane są, ja się nie wiem, czy jest się czym chwalić, ale na pewno jeszcze trochę czasu pozostało. Też nie mamy doświadczenia ze sprzedażą karnetu, bo w poprzednim sezonie gdzieś ten wstęp był wolny. No wydaje mi się, że połowa hali Jaskółki będzie zapełniona na tym pierwszym meczu, chociaż musimy też również pamiętać, że w ten weekend gra reprezentacja Polski i swój mecz w sobotę. Także jak nam się gdzieś te terminy pokryją, to na pewno też dużo kibiców jednak gdzieś zostanie w domu i pewnie będzie oglądało reprezentację Polski. Tarnów był jednak mimo wszystko na mapie siatkówki anonimowej do tej pory. Teraz po wejściu do ekstra ligi, ekstra klasy, Tauron Ligi, do najwyższej klasy rozgrywkowej, no wiadomo, że głośniej zrobiło się o naszym mieście i że tu jest siatkówka, jest fajna hala. Dopiero wszyscy zobaczą jednak, jeżeli chodzi o siatkówkę w telewizji, w najbliższy weekend. No ale właśnie, jak to chodzi o ten odbór Tarnowa przez środowisko siatkarskie? Na pewno pierwszy mecz to pokażę. Sobie szczerze, jak będzie dużo kibiców, to na pewno ten odbiór będzie też ciekawszy, aczkolwiek gdzieś pokazały mistrzostwa, które się odbywały Europy w Tarnowie, że ten potencjał jest duży i wydaje mi się, że drużyny, które będą tu przyjeżdżały, zobaczą sporo ludzi na hali, no to jest chyba jakby taki największy wyznacznik. A na jakiś taki większy odzew pewnie będzie dopiero po nowym roku, jak już trochę meczów rozegramy. Gdzieś ta tabela na razie jest mocno spłaszczona, bo tam po dwóch, trzech kolejkach ciężko coś więcej powiedzieć. Myślę, że już koło stycznia już mniej więcej będzie wiadomo, kto gdzie będzie, kto będzie grał, jaki poziom reprezentuje. Także na pewno więcej będzie się działo po styczniu. Rozmawiamy o tej frekwencji, która będzie rzutowała na to, jak będzie siatkówka w Tarnowie odbierana w skali ogólnopolskiej. To też jest ważne dla waszych sponsorów, tych obecnych, ale właśnie liczycie też na kolejne firmy, kolejnych sponsorów, którzy będą wspierać tarnowską żeńską siatkówkę, czy jednak jest to już zupełnie zamknięty krąg i odprawiacie z kwitkiem potencjalne firmy? Czy nie, no nigdy chyba w żadnym klubie czegoś takiego nie ma, że się gdzieś tam potencjalnych sponsorów odprawia z kwitkiem. No, na pewno gdzieś tam wiodącym sponsorem jest gdzieś ta firma regionalna Roleski. Grupa Azoty, można powiedzieć, że też już tam jest finalizowana współpraca, umowa.
Ale no też jest dużo ludzi gdzieś tutaj ze środowiska tarnowskiego, którzy gdzieś tam chcą wspierać nie tylko siatkówkę, ale też gdzieś wspierają piłkę ręczną czy inne dyscypliny. Także na pewno jest na to potencjał, no aczkolwiek każdy mówi o ciężkich czasach i nie jest to łatwe. Ale Tarnowski klub, wy siatkarki macie budżet na ten sezon dopięty. Można powiedzieć, że gdzieś tak no ten sezon mamy już, można powiedzieć, zapewniony. Wspomniałeś o tym, że w fazie finalnej jest procedowanie, procesowanie umowy z nowej umowy z grupą Azoty. To jest perspektywa miesiąca, dwóch, kiedy ten dokument oficjalnie zostanie parafowany i czy on się znacząco, diametralnie różni od dotychczasowej umowy? Wydaje mi się, że to jest bardziej kwestia miesiąca, aczkolwiek to nigdy nie wiadomo, bo to przy dużych firmach to zawsze są jakieś obsunięcia w czasie. Ciężko mi powiedzieć, na pewno na poziomie Tauro Ligi czy pierwszej ligi, jak rok temu, no troszkę inne są realia, troszkę inny jest ekwiwalent, więc ta umowa na pewno jest trochę wyższa teraz. Na koniec porozmawiajmy o Twojej akademii piłkarskiej. Co dobrego słychać? Czy jest, nie wiem, zawieszacie buty na kołek w okresie zimowym, czy jednak mimo wszystko przenosicie się z boisk na halę? Jakie są najbliższe jakieś wydarzenia? Czym możesz zainteresować naszych widzów, jeżeli chodzi właśnie o akademię? Czy no, wbrew pozorom u dzieci jakby nigdy nie ma takiego czasu, gdzie gdzieś tam się robi przerwę, przynajmniej w piłce czy w siatkówce seniorskiej. Na mundial przerwy nie będzie. Nie będzie przerwy na mundial. W niedzielę też mamy pierwszą edycję turnieju przedszkolaka razem z Tosirem Tarnowskim na hali Krupniczej. Także wszystkich, głównie to rodziców, bo wydarzenie jest w niedzielę, także gdzieś tam rodziców chcemy troszkę zaangażować. Na razie sporo z przedszkoli się już zgłosiło, także jeżeli ktoś też ma chęć zebrać, nawet nie musi być jakaś duża liczba dzieci, bo najwyżej ich pomieszamy. Będzie to bardziej taki turniej trochę dzikich drużyn, dzikich przedszkoli, żeby się po prostu dzieci pobiegały, pograły w weekend, będą też nagrody, także wszystkich zapraszam, można na naszym fanpage'u znaleźć plakat, skontaktować się i po prostu przesłać informację, że się będzie. Z perspektywy czasu w Tarnowie jest duże zainteresowanie na to, żeby szkolić przyszłych Lewandowskich, Błaszczykowskich. Wiadomo, że no, jak każdej akademii początki zawsze były trudne, no, ale już jako ty i jako twoja akademia okrzepliście na rynku tarnowskim, w regionie tarnowskim. Jesteście się wyróżniającą marką. No właśnie, czy to też poszło w ślad za tym zainteresowanie i frekwencja młodych adeptów piłki nożnej? Czy mi się wydaje, że każda akademia, gdziekolwiek, jeżeli ma coś ciekawego do zaoferowania, no to po prostu będzie się rozwijać. I tak samo jest u nas, że gdzieś tych dzieci z tygodnia na tydzień przybywa. Ten przyrost jest, powiedzmy sobie, umiarkowany, ale to też jest z jednej strony dobre, bo do wszystkiego trzeba się przygotować, nawet logistycznie, salę, mieć gdzie trenować. Więc jak będzie tak za dużo dzieci w jednym okresie przyszło, no to trochę to generuje też może nie problemów, ale gdzieś ten poziom zajęć spada. U nas gdzieś ten przyrost naturalny jest na taki umiarkowany dobry, bo gdzieś cały czas się rozwijamy, gdzieś te grupy się zwiększają. No i też to są nowe projekty, choćby jakby ten turniej dla dzieci, bo zdajemy sobie też sprawę, że pogoda zimna, już trochę tego podwórka będzie brakowało, także razem gdzieś tam z Tosirem udało nam się na hali, na Krupniczej zorganizować ten turniej. Na koniec, już finalnie wracamy do naszych wspaniałych siatkarek. Czego należy Wam życzyć w tym sezonie? Zawsze sportowcom się życzy zdrowia. No powiedzmy sobie też szczerze, że jak będą nas omijały kontuzje, no to jest dobre dla wszystkich, dla drużyny, dla trenera i dla kibiców, więc mi się wydaje, że to jest najważniejsze. Jeszcze raz na koniec. Tak jak w trakcie rozmowy wspominaliśmy, niebawem inauguracja na arenie Jaskółka Tarnów Waszych zmagań w elicie siatkówki. Proszę powiedzieć na koniec naszym widzom, ile kosztują wejściówki na mecz? No bilet kupiony online wcześniej kosztuje 15 zł, także mi się wydaje, że nie jest to duża kwota. No też są bilety junior po złotówce dla dzieci, jak dobrze pamiętam, do 6 czy 7 roku życia. Także na pewno można się niedużym kosztem wybrać całą rodziną, żeby zobaczyć mecz.
Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie i rozmowę. Państwa i moim gościem w kolejnym odcinku programu Kafe Tarnów był Adam Kokoszka, szef, prezes klubu siatkarskiego w Tarnowie, grupy Azoty Roleski Tarnów. Jeszcze raz wielkie dzięki za spotkanie. No i mam nadzieję, że po połowie sezonu znów się spotkamy i podsumujemy sobie wszystko, co dobre i złe wydarzyło się w ostatnich tygodniach, miesiącach. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.